Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. Dzisiaj jest ważny dzień, mamy 22 września, dokładnie 10 lat temu ukazało się Halo 3 ODST. Jest to kolejna część tej wielkiej serii gier, która dobiła do dychy. Mieliśmy już oczywiście świętowanie jedynki i dwójki w przypadku edycji Anniversary, potem trochę cisza przy trójce, no i znowu jest cisza przy ODST. Ale my o tym pamiętamy, my to będziemy świętować i dzisiaj sobie pogadamy właśnie o tej grze, jakieś wspominki, jakieś wyróżniki na tle innej serii i zobaczymy, jak to wszystko się w ogóle ułożyło. No więc tak, ODST z całej serii FPS-ów, bo na tym się skupmy, jest najmniejszą grą i chyba najbardziej wyróżniającą się. Jakie mamy wyróżniki? Jest to krótka gra, jest to półotwarta gra, jest troszeczkę nieliniowa, ma inny klimat, wizualia i te sprawy i gramy tam najsłabszymi bohaterami w historii Halo, bo tam gramy nie Spartanami, jak to było zawsze, kiedykolwiek, tylko gramy komandosami ODST, czyli najlepszymi z najlepszych poza Spartanami. Tymi zaraz po nich, elita ludzka wśród żołnierzy, komandosi Orbital, Drop, Shock, Trooper. I to było generalnie taki nurt po Halo 3, żeby zejść trochę po tej wielkiej, epickiej sadze, tym finale, który rozsadził wszystkim mózgi, żeby zejść trochę niżej, wziąć wszystkich na przeczekanie i dostarczyć coś ciekawego w ramach tego świata, co już niekoniecznie będzie znowu podnosiło tą stawkę nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak wysoko. Zarówno tutaj, jak i przy Halo Reach, no skakaliśmy trochę niżej, nie mogliśmy już brać dwóch broni na raz do ręki, dostawaliśmy pasek zdrowia z powrotem i apteczki powracały, to była duża zmiana po poprzedniej części. No i mamy zmianę klimatu, jest trochę ciemniej, trochę mroczniej, trochę poważniej, te kolorki są stonowane, jak już gdzieś się pojawiają, no muszą się pojawić oczywiście pocieszne grunty i różowe pistolety i zielone pistolety, bo to jest część wielkiego uniwersum, ale było to trochę stonowane i generalnie na ulicach Mombasy to wszystko bardzo dobrze wyglądało i zostało bardzo dobrze wplecione, zaprojektowane, przemyślane i to jest taka wizualna identyfikacja szczególna, wyróżniająca się na całej tej, no przecież bardzo kolorowej i bardzo niewstydzącej się jaskrawych kolorów i odważnych kolorów całej serii. W ODST zadebiutował też tryb, który był zżynką z Hordy z Gears of War 2. Ja pamiętam bardzo dobrze tamte czasy, bo wtedy najbardziej siedziałem w grach na Xboxa konkretnie. To był czas, że miałem w końcu konsolę i siedziałem, układałem drobne na kolejne gry i udawało mi się raz na jakiś czas kupować, a wtedy gry bardzo wolno taniały. Nie było tych wszystkich usług, które mamy dzisiaj, żeby gry za bezcen zdobywać na promocjach i w abonamentach. I pojęcie było takie, że parę rzeczy z tych Gearsów zerżnęli. Najpierw oczywiście Horda, którą tutaj przemianowano na Firefight. Był taki licznik achieve'ów wbudowany w grę, który też się pojawił wcześniej w Gearsach, zdaje się. I różne jakieś duperele, no nie wiem, potem w Reach pojawiło się broń orbitalna zaznaczająca cel, czyli zrzynka z młotu świtu, tak to się chyba nazywało w Gearsach. Takie było generalnie moje przyjęcie tych pomysłów, no ale najważniejszy był Firefight. Firefight jest bardzo dobrym trybem, bo no, mamy tryb sieciowy, koopowy, czyli no współpracujemy ze sobą, skupione bardzo na walce, w tym co jest w Halo wyjątkowe i bardzo się wyróżnia. I możemy wejść w akcję i mieć mnóstwo akcji i bawić się ile chcemy z tego typu zabawą. No ja bym bardzo przyjął taki tryb w Halo 4, a to jest odsłona, która mi się chyba najlepiej strzelało ze wszystkiego, była najbardziej taka współcześniona i przyjemna jak dla mnie. A nie było tego Firefighta, musiałem w Spartanopsach się wyżywać na tym fajnym gameplayu, tam mi bardzo zabrakło. A potem Firefight wrócił w dziwnej wersji w Halo 5 i też dawał swoją radość. No ale wracajmy cały czas te 6 lat wcześniej. 6 lat wcześniej od Halo 5, czyli do 2009 roku, 22 września. Jeżeli chodzi o moje jakieś wspomnienia, to często mówiłem, moją pierwszą grą było Halo 3. Jeżeli ktoś miał konsolę, miał Xboxa z tamtej generacji, no to Halo 3 to była pierwsza gra dostępna oficjalnie w Polsce, bez jakiegoś kombinowania sprowadzania z zagranicy poprzednich części poprzedniego Xboxa. No i poprzednich części na poprzednią konsolę oryginalnego z Xboxa z 2001 roku. I Halo 3 mi bardzo, bardzo nie siadło. Przyszedłem tę grę, bo był wtedy mniejszy wybór, rzadziej się gry kupowało.
I jak się już kupiło, to człowiek był jakoś taki wkręcony i przechodził tę grę. No a ja nie zrozumiałem nic z fabuły, nie zrozumiałem kompletnie filozofii gameplayu. Bardzo brzydka mi się ta gra wydawała i uważam do dzisiaj, że jest koszmarna, jeżeli chodzi o wygląd. No i generalnie nie siadło, bardzo to było w momenty fascynacji Battlefieldem i Call of Duty, więc no próbowałem to przechodzić jak tamte gry, czyli no nie szarżować na wrogów, kucać za osłonami, dziwiłem się, że czemu nie ma przycelowania, strzelałem z karabinu z daleka, z karabinu szturmowego, z tego podstawowego, który nie ma żadnego przybliżenia w tamtych częściach. I to była tragedia i koszmar i w ogóle jestem przerażony, jak to wtedy ogrywałem. I o dziwo zwróciłem się ku Halo 3 ODST. Były ku temu dwa powody. Po pierwsze, gra była tańsza. Gra była tańsza, to coś kosztowała, to nie było 250 zł nagle, bo takie były ceny gier wtedy, no i dzisiaj oczywiście mamy to samo. I one się długo utrzymywały, długo trzymały się te ceny i nie można było tak odczekać 2 miesięcy i już liczyć, że za stówkę będzie gra jak z Tomb Raiderami, jak z Anthemami i z różnymi niewypałami. A to była właśnie mniejsza gra. Mniejsza gra. Sprawia wrażenie bardzo dobre i takie fajne, wypełnione i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ale cenowo była to mniejsza gra. Można sobie było na to pozwolić, więc to bardzo przykuwało wzrok. A wiadomo, premierę fajnie ogrywać na premierę. Takie niesamowite stwierdzenie. I spodobała mi się zmiana klimatu, spodobało mi się, że jakby nie chodzi o nic innego w tej fabule, że nie chodzi o kontynuowanie, o ciągnięcie historii, tylko no tu sobie zobaczymy jakiś etap, który jest umieszczony w pewnym kontekście, którego mogę nie znać, ale sama misja oddziału DST-ków działała i było fajnie. Więc no, skusiłem się i było no po prostu przełom u mnie, odkrycie stulecia i tym odkryciem jest oczywiście pistolet z tłumikiem. Podstawowy Magnum w wersji ODST. Ja uwielbiam ten pistolet. Jest na kanale Topka Pistoletów i on jest tam na szczycie. Już zdradzę, nie musicie oglądać tego filmu. Jest przerewelacyjny. Po prostu nauczyłem się, że w tej grze na tych cwanych kurdupli nie muszę ich rąbać z karabinu i malować pół magazynka, tylko jednym nabojem precyzyjnie trafić, albo zdjąć komuś tarczę i znowu go trafić. I że to jest gameplay stworzony po to, żeby padem dawało radę to zrobić, żeby to było przyjemne. I wtedy mi to bardzo siadło. Przeszedłem do kolejnych jakichś odsłon, co było potem Reach to już czekałem po prostu z rozdziawioną gębą, kiedy wyjdzie i tam też mi to bardzo siadło. I kiedy w końcu wróciłem do trójki, to zrozumiałem, Boże, jak ja byłem głupi, jak ja w to grałem. Wyrzućcie te karabiny, wyrzućcie te, nie wiem, SMG, łapcie za ten pistolecik, będzie dużo lepsza zabawa, będzie dużo skuteczniejsze przechodzenie. I to jest coś, co... To jest ta osłona, tak, ta osłona, odsłona serii, która otworzyła mi oczy na piękno gameplayu Halo. Na to, co go wyróżnia, że nie mogę w niego grać jak we wszystkie gry. To jest coś, co miałem kiedyś, no, koszmarnego fiksa. Na tym miałem wrażenie, jak byłem młodszy, że jest jeden słuszny rodzaj strzelania, grania w coś, w ogóle może szeroko, grania w coś i kiedy pojawi się coś dobrego, coś, co mi się podoba, to wcześniejsze gry są przestarzałe i w nie trzeba już grać tak trochę jak coś archaicznego i przestarzałego, a jak wychodzi coś nowego, robi to inaczej, no to w to, co powinien grać inaczej, będę grał tak jak w to coś. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale wtedy dużo gier było bardzo podobnych i no grało się w ten sposób, no wiecie, klony Call of Duty, w TPS-ach mieliśmy cover shootery, które rżnęły z Gearsów. No i powiedzmy, że wtedy jakiś taki mój najszybszy, najsprawniejszy rozwój jako gracza nastąpił właśnie wtedy i to się chłonęło. A potem, no, otworzyło mi to oczy, zrozumiałem dużo ciekawych rzeczy i no, bez ODST bym na pewno się tak nie zachwycał ogólnie Halo. Może by kiedyś bym kiedyś kupił w promocji jakąś kolejną grę, może gdzieś by mi się udało, no ale do dzisiaj gram w grę po kolei wszystkie odsłony Halo i wciąż czuję, że ODST to jest ta gameplayowa część, która mi siadła najlepiej. Była po prostu te podstawowe bronie, które dodali, które są ekskluzywne chyba do ODST dzisiaj, to no są moją ulubioną kombinacją, z nią mogę przechodzić całą grę, no bo innych niestety nie mogę, abym przeszedł całą serię. Było parę fajnych rzeczy. Pamiętam, że była edycja z koszulką. Dzisiaj ta koszulka jest oczywiście dla mnie za mała, ale na przykład na Xbox Fun Day pojechałem właśnie w niej i to o dziwo nikt nie miał takiej samej. To było jakoś rok później i nikt się nie chciał chwalić taką koszulką.
To mnie bardzo zaciekawiło wtedy. I plus była druga płyta. I druga płyta, no nie było wtedy gier na dwóch płytach. Gry na dwóch płytach to jakoś 12 rok, coś takiego. Końcówka generacji, kiedy to się rozpowszechniło, kiedy zleniwili się twórcy chyba, bo gry, których nigdy byś nie pomyślał, że mogą być na dwóch płytach, że może być taka potrzeba, że taki przymus, to były dawane właśnie na dwóch płytach, a Halo 3 ODST miało pewien powód i tym powodem był multiplayer. A uwaga, to jest ciekawe, bo w Halo 3 ODST nie ma autorskiego multiplayera. Na drugiej płycie był cały multiplayer z Halo 3 z dodatkami. Mieliśmy dodatkową płytę, która dawała multiplayer, no wtedy z jednej najpopularniejszych gier kiedykolwiek w sieci. I to też było dla mnie duże. To było dla mnie duże w ten sposób, że przywieźliśmy od znajomego drugą konsolę, połączyliśmy je kablem, ustawiliśmy dwa telewizory obok siebie i graliśmy na 4 osoby 2 na 2 w czasach przed Xbox Live Goldem moim, bo też mi trochę zajęło, zanim ogarnąłem te wszystkie płatności, zanim się kody z drapki pojawiły w sklepach i płatności internetowe i różne tego typy. Zresztą przed 10 czy którymś rokiem Xbox Live'a oficjalnie nie było w Polsce i trzeba było się rejestrować na Stany, więc to nie było takie łatwe. No i nie wyobrażam sobie wtedy kupić gry drugi raz. To było kompletnie bez sensu. Dzisiaj mi się to zdarza. Na przykład różne edycje gier, na różne wersje, na różne konsole. Żeby mieć, żeby odświeżyć sobie grę, ale nie po staremu, tylko w jakimś remasterze. Więc coś już dzisiaj zdarza, już sobie mogę na to pozwolić, ale wtedy kupienie drugi raz, wydanie kasy, to nie, to był koszmar. Nie mogę sobie absolutnie na to pozwolić. A dzięki tej płytce dołączonej do nowej gry wsadziliśmy do jednego Xboxa moje Halo 3, do drugiego płytkę z Halo 3 ODST i dało się grać na Link Cable tak zwanym. I to było moje jakieś pierwsze doświadczenie na Xboxie multiplayerowe. Kanapowy koop chyba najlepsze, co od czego można zacząć kiedykolwiek. No z tego był słynny oryginalny Xbox i pierwsze i drugie Halo przecież, zanim w ogóle ruszył Xbox Live. Więc to też jest dużo takich ciepłych wspomnień i takich rzeczy, nie wiem, rozdziewiczających mnie w pewien sposób. I no, ta gra na pewno na zawsze pozostanie w moim serduszku. Taki Buck, który jest dowódcą oddziału, przeszedł po prostu do jednych z najbardziej ulubionych postaci w historii serii. Dostał swoje książki, pojawia się w Halo 5 i jest na pewno w jakimś komiksie. Więc gdzieś tam, nie wiem, w top 5 może Buck jest. Przy Master Chiefach, Arbitrach, Cortanach i nie wiem, Loku. Tak, nie, tego nie powiedziałem. Gdzieś tam może też jest Buck, jestem tego absolutnie pewien. No ja uwielbiam Bucka, jest cały film o nim na kanale. Są dwa filmy o nim na kanale, bo zrobiłem coś bardzo na sucho, zbierając wiedzę i szeregując ją. A potem po przeczytaniu książki po prostu zbierałem takie super, mega ciekawostki, które mi rozwalały po prostu głowę i które przerobiłem na film, który dałem dużo więcej serca i ogólnie wiem, że te oba filmy da się oglądać, bo w ogóle chciałem skasować ten pierwszy. A potem go przesłuchałem i zobaczyłem, że mówi o trochę innych rzeczach i z trochę innym podejściem, więc no Buck jest teraz postacią, która ma dwa filmy u mnie na kanale, no i bardzo się cieszę, bardzo dobrze. Tak generalnie powinno być, że no nie szczędzimy dobrych słów dla dobrych postaci. No i ODST generalnie zawędrowało na Xboxa One najpierw jako dodatek do Master Chief Collection, który był rozdawany dla tych, co mieli problemy z kolekcją na start, czyli między innymi dla mnie, a potem oczywiście wstecza kompatybilność, więc dzisiaj na Xboxie One możecie sobie zagrać w stare ODST, jeżeli macie płytę, albo przy okazji Master Chief Collection, tam zdaje się trzeba go dokupić za kilka złotych. Jak najbardziej warto, to jest pierwsza rzecz, którą bym chciał rozbudowywać w ogóle Master Chief Collection. To i Halo 4, to były pierwsze gry, jakie bym kupował i trochę to mówię w kontekście PC-ciarzy, no bo Master Chief Collection leci na PC-ta, pierwsze będzie Reach, potem ODST wyjdzie chyba po trójce przed czwórką, czyli będzie przedostatnie, czyli w sumie te dwie gry, które wymieniłem, będą na końcu i można to dokupywać osobno, więc jeżeli tylko wyląduje na PC-cie, no to na pewno będzie świetny powód, żeby to ograć jeszcze raz i żeby pogadać znowu o tej grze i na pewno do tego wrócimy. I jeżeli gracie na PC-cie, jeżeli trafiliście tutaj, nie wiem jak, jeżeli się jaracie nadchodzącą Master Chief Collection, no to Halo 3 ODST, no dla mnie naprawdę must, świetna gra, coś co bardzo wpłynęło na mnie jako na gracza, które rozwinęło mi w jakiś sposób, zmieniło moje pojęcie i które dało wielkiego kopa mojemu zainteresowaniu światem Halo, które okazuje na co dzień na tym kanale. Dobra, bardzo was proszę o jakieś wspomnienia z Halo 3 ODST. Czy uważacie, że
To jest gra, która powinna być gdzieś tam w ścisłej czołówce gier, czy to jest taki dodateczek, coś takiego pomijalnego, coś co mogło sobie być, ale nie było, bo jest też taka teoria, że Bungie zrobiło mniejszą grę na silniku Halo 3, żeby jak najszybciej pozbyć się tego kontraktu na dwie kolejne gry, które mieli po Halo 3. Ale często przy takich dziwnych sytuacjach wychodzą naprawdę dobre produkty i tak było też w tym przypadku, mnie się to bardzo podoba. I jeżeli macie też jakieś wspomnienia, no bo to w sumie była druga gra oficjalnie dostępna w Polsce na Xboxie 360, który już jakoś zaistniał na naszym rynku, więc no proszę was o wasze wspomnienia i waszą opinię na temat Halo 3 ODST. Świętujmy dzisiaj razem dziesięciolecie tej naprawdę świetnej gry w naszej ulubionej serii gier. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!